Po raz 9 w kraju, a 6 w całej Polsce odbyły się biegi tropem wilczym dla uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych. Na starcie na Polanie Trzech Dębów stanęło prawie 300 biegaczy. Ze względu na pandemię termin biegu został przełożony na 15 sierpnia, a organizatorzy, leszczyńscy patrioci, zadecydowali o pojedynczych startach uczestników. Przygotowano dwa dystanse na 5 km i rodzinny na 1963 metry. W krótszej kategorii wystartowali m.in. Monika i Bartłomiej Dorabiała, którym towarzyszył 5-letni synek Aleksander. Był to już kolejny bieg Olka, po raz pierwszy wystartował mając 5 miesięcy, a dystans pokonał w wózku. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal, który od ubiegłego roku zaprojektowany został jak puzzle. Medal przyszłorocznej imprezy będzie trzecią częścią i dopełnieniem koła. Najszybsi biegacze na dystansie 5 km w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymali pamiątkowe puchary. W szóstym leszczyńskim biegu tropem wilczym w kategorii Open na dystansie 5 km triumfowali wśród mężczyzn Tomasz Musiał z czasem 15 minut i 48 sekund, wśród kobiet Martyna Zielińska z czasem 19 minut i 15 sekund. Startujący w biegu prezydent Leszna Łukasz Borowiak w kategorii Open zajął 22 miejsce z czasem 21 minut i 37 sekund. W kategorii Open na dystansie 1963 metrów na pierwszym miejscu wśród mężczyzn Grzegorz Seweryn z czasem 7 minut i 2 sekund, a wśród kobiet Weronika Seweryn z czasem 9 minut i 35 sekund.